Witam Państwa w kolejnym odcinku programu Uprawiamy Biznes w Podróży. Tematem przewodnim dzisiejszego odcinka są szparagi. Paweł Szymaniuk, zapraszam. Naszą podróż zaczynamy nietypowo, bo w jednej z restauracji, która serwuje szeroką gamę potraw ze szparagów. Ale zanim zdecyduje się, które danie wybrać, dowiemy się, co to są szparagi. Szparag lekarski, bo taką ma oficjalną nazwę ta roślina, jest jednym z najwcześniejszych warzyw gruntowych zbieranych w Polsce. Częścią jadalną są młode pędy, które zawierają w 100 gramach bogactwo środków odżywczych. Większość konsumentów białych szparagów kojarzy przede wszystkim to warzywo z Wielkopolską. A dlaczego i jakie się uprawia? Zobaczmy. To wynika z tradycji, dlatego że Wielkopolska była pod zaborem niemieckim. W Niemczech szparagi są bardzo popularne i tutaj Wielkopolska, a zwłaszcza okolice Poznania, rejon Jeziora Kierskiego, były takim regionem uprawy szparaga na zapotrzebowanie Berlina. Jakość u szparaga odgrywa olbrzymią rolę. Oczywiście także inne cechy, na przykład tolerancyjność na choroby, przydatność do uprawy w określonych warunkach klimatycznych, bo nie ma odmian, które nadają się do uprawy w każdych warunkach. Czy to oznacza, że we wszystkich regionach Polski można uprawiać szparagi? Z wyjątkiem części północno-wschodniej, dlatego że tam temperatura jest zbyt niska wiosną. No i rejonu podgórskiego, bo on również dla uprawy szparaga jest nieprzydatny. A poza tym w całej Polsce można szparagi z powodzeniem uprawiać. Szparagarni nie należy zakładać na glebach podmokłych, o wysokim poziomie wód gruntowych, zwięzłych i zakamienionych. Warto popularyzować produkcję szparagów. Mogą być eksportowane nie tylko do Niemiec, ale przede wszystkim na rynek wschodni, do którego Polska ma bliżej niż Niemcy, Holendrzy czy Hiszpanie. Produkuje się rozsadę tak samo jak innych warzyw, pomidora czy kapusty, i taką gdzieś 3-miesięczną rozsadę można użyć do założenia plantacji. Z tym, że jeżeli zakładamy plantację z rozsady, to wymaga ona staranniejszej pielęgnacji, chociażby nawodnienia po posadzeniu, podczas gdy sadzimy karpy, sadzimy je wiosną w stanie spoczynku, od razu wyrastają w miarę duże pędy i stąd one są odporniejsze i na zakwaszczenie, i na uszkodzenie przez choroby czy szkodniki. Z rozsady bardzo rzadko w Polsce są zakładane plantacje z tego względu, o którym mówiłem, a poza tym producenci nie mają jeszcze tej wiedzy, jak z taką rozsadą postępować. Jakie wypustki szparagów są optymalne do handlu? Ogólnie w Europie preferowany jest gruby szparag. Najlepiej taki o średnicy powyżej 16 mm. Czy polskie szparagi mogą stać się hitem eksportowym? Szparagi są produkowane głównie na eksport, dlatego że mniejsza część jest spożywana w kraju, ale w ostatnich latach obserwuje się wzrost zainteresowania, jest coraz więcej konsumentów. Tu w rejonie Poznania mamy przykłady, że producenci już nie eksportują, bo są w stanie sprzedać wszystko na rynku lokalnym. Moglibyśmy produkować znacznie więcej, ale jest to roślina wymagająca takiego perspektywicznego myślenia, długofalowego. No i myślę, że mało osób decyduje się na podjęcie takiej produkcji, która będzie trwała, tak jak to w Polsce jest, 12-13 lat, bo obawiają się, czy będzie opłacalna ta produkcja, czy będzie dostatecznie wysoka cena, czy będzie dobry zbyt. Także to wszystko rzutuje na, powiedziałbym, niewykorzystanie tych możliwości, jakie ze względu na chociażby gleby, ze względu na warunki klimatyczne istnieją. W tej chwili oprócz oczywiście poniesienia dużych nakładów na założenie plantacji, bo to są spore nakłady, to problemy ochrony roślin. W tej chwili nie mamy żadnych zarejestrowanych, dopuszczonych do stosowania środków ochrony roślin. To jest najpoważniejszy problem.
Dzień dobry, jestem szefem kuchni. Przygotowałem dzisiaj dla Pana spoza karty szparagi w sosie diabelskim. Są to szparagi ugotowane na wodzie z octem, z odrobiną cukru i soli. Sos jest zrobiony z aksamitnej oliwy, odrobiny kolendry, czerwonej papryki i żółtej papryki. Ale zanim zacznę jeść, dowiemy się, jak produkuje się szparagi bielone. Z myślą o założeniu plantacji szparaga należy myśleć już dużo wcześniej, przynajmniej z 2 lata, żeby właśnie na tych piaszczystych ziemiach zmienić w zasadzie przede wszystkim kwasowość, bo gdyż kwasowość na takich ziemiach jest przeważnie 4,5-5,5 pH. Natomiast my musimy pod szparagarnię dojść do pH w granicach 6-6,5. No dlatego niezbędne jest wapnowanie, kilkakrotne nawet w roku, stosowanie nawozów zielonych, przeorywanie, no i zastosowanie bardzo dużej ilości nawozów organicznych, kompostu popieczarkowego, torfu, o czynie obojętnym przynajmniej. W roku poprzedzającym sadzenie rozsady należy zniszczyć uciążliwe chwasty trwałe, takie jak pesz, oset, mniszek czy powój, preparatami na bazie glifocytu. Jesienią wskazane jest zastosowanie obornika w dawce od 60 do 100 ton na hektar. Pod plantację szparagów powinno wybierać się gleby o przepuszczalnej i przewiewnej strukturze oraz szybko nagrzewającej się. Gleba pod uprawę szparagów powinna być próchniczna, klasy 5 lub 6, o odczynie lekko kwaśnym lub zbliżonym do obojętnego. Przy nasadzeniu trzeba się finansowo przygotować. Sadzenie 16 do 20 tysięcy karp sadzonek na 1 hektar wymaga dużego kapitału. Jest to kwota rzędu 35-40 tysięcy nakładów na hektar. Karpy w Polsce sadzi się przeważnie z materiału, który jest sprowadzany z zagranicy. My nie mamy polskich odmian szparaga, dlatego najczęściej sadzonki sprowadzamy z zagranicy lub nasiona. Sadzonka jest wysadzana w rzędach co 1,60 m do 2 metrów. W 1 metrze sadzi się około 3-4 sadzonki. Na głębokości około 25 cm. Sadzonki na plantacji produkcyjnej wysadzamy w granicach od 15 kwietnia do 15 maja, w zależności od tego, jak pozwolą warunki. Wał usypuje się dopiero w danym roku zbioru, czyli w zasadzie u nas to się odbywa w 3 roku po nasadzeniu. No i te wały usypujemy przeważnie w zależności od tego, jaką metodą stosujemy. Jeżeli bez folii, no to przykrywamy je w granicach od 1 do 10 kwietnia w naszych warunkach. Natomiast pod folię, no to robimy to zdecydowanie wcześniej, jak tylko pozwolą warunki klimatyczne na to, żeby wjechać z pługiem i wały usypywać. Zabieg usypywania wałów podczas zbiorów wykonuje się kilkukrotnie. Ma to na celu wyrównanie zagonów oraz likwidację chwastów w uprawie. Od 2 lat stosujemy na naszej plantacji folię. Folia pozwala na lepszą organizację pracy, na zmniejszenie ilości pracowników. Pozwala na to uzyskanie lepszej jakości, gdyż szparag pod folią się nie przebarwia. Pod folią możemy sobie szparag zbierać raz dziennie, a nawet co drugi dzień, w zależności od temperatury, deszczy, jak jest zachmurzenie. I pod folią wtedy, w te dni chłodne właśnie mamy większy zbiór plantacji z plantacji szparaga, aniżeli bez folii. Folię stosujemy biało-czarną najczęściej, choć stosuje się również folie przezroczyste, jednorazowe, gdzie się wycina przez folię szparag, który po prostu szybciej rośnie ze względu na to, że wał się lepiej nagrzewa. Jeżeli chodzi o folię biało-czarną, w dni upalne obracamy folią białą stroną na zewnątrz, żeby odbijało promienie słoneczne. Natomiast w normalne dni chłodniejsze czarną powierzchnią na zewnątrz. Do przykrywania usypanych wałów stosuje się specjalną, dwubarwną folię o szerokości 1,4 m. Folia ta ma również specjalne zakończenie na brzegach w postaci kieszonek, które wypełnia się ziemią lub piaskiem w celu dociążenia folii do zagonu, co uniemożliwia jej zwiewanie. Pierwsze zbiory na tych glebach słabszych i bez nawadnienia stosujemy dopiero w 3 roku po nasadzeniu. Natomiast na mocniejszej ziemi, lepiej przygotowanej i z nawodnieniem w systemie zwłaszcza holenderskim już stosują od 2 roku po nasadzeniu zbiór pierwszy szparag. Do zbioru szparagów bielonych każdy z pracowników musi być wyposażony w specjalne noże. My przeważnie na naszych plantacjach stosujemy zwykłe pręty, na końcu zaostrzone
i pod odpowiednim kątem 45 stopni wprowadzamy nóż, trzymając odsłonięty szparag za główkę, tak żeby wyczuwać w czasie uderzenia nożem, że trafiamy we właściwą wypustkę. I w tą wypustkę wtedy wycinamy poprzez przyduszenie noża w dół, jak gdyby wyciągamy ten szparag z ziemi. Należy bardzo ostrożnie to robić ze względu na to, że szparag jest kruchy, szybko można urwać główkę i wówczas niestety tracimy na jakości danej wypustki. Przy uprawie szparaga bez folii, no niestety przynajmniej dwukrotnie dziennie musimy zbierać ten szparag, żeby się nie przebarwił. Szparag przebarwiony jest zabarwienia fioletowego, no po prostu jest to już dwójka, tak zwana handlowa i niestety uzyskamy wtedy niższe ceny. Przy tej metodzie ważne jest dokładne zasypanie otworu po wyciętym pędzie. Zbiór szparaga przeważnie przeprowadzamy na plantacji już w pełni plonującej około 2 miesięcy. Zaczyna się pod koniec kwietnia, a kończymy przeważnie 24 czerwca. Po zbiorze dokonujemy albo rozorujemy wały, niszczymy chwasty mechanicznie, albo dokonujemy oprysku i zostawiamy wały nieruszone. Wypustki zbieramy do skrzynek. Po zważeniu danej skrzynki wypustki trafiają do większej skrzyni 15-kilogramowej i takie trzy skrzynie wypełnione zanurzamy w basenie na przyczepie z wodą, z zimną wodą, gdyż najważniejsze jest teraz w tym momencie, żeby wypustka zaraz została zanurzona w zimnej wodzie i została zatrzymana proces wegetacji, rośnięcia dalszej tej wypustki. Plon jest wyznacznikiem sukcesu w uprawie szparagów. A na jaki możemy liczyć w polskich warunkach? Średni plon w kraju jest stosunkowo niski, w granicach 2,5-3 tony z hektara. Natomiast te plantacje, które powstały później już z wysoko plennych odmian wyodrębnionych osobników męskich, to te plantacje już plonują w granicach 6, 7, a nawet 8 ton średnio z hektara. I już wiemy, jak produkuje się szparagi bielone pod folią i bez folii. A co dalej dzieje się z wypustkami szparagów? Szparagi po wstępnym schłodzeniu na polu trafiają na linię sortowniczą, gdzie pierwszym etapem jest ich mycie i oczyszczenie z resztek ziemi. Po wymyciu białe i czyste pędy szparagów z taśmy transportowej są przycinane na odpowiednią długość oraz następuje selekcja pod względem grubości, długości oraz uszkodzeń. Tak przycięte i posortowane szparagi trafiają do skrzynek. Szparagi sortowane są pod względem następujących cech jakościowych. Proste, białe, grube o różnej długości pędu to najlepsza jakość. Proste, białe, cienkie, które są wykorzystywane w przetwórstwie spożywczym. Do gorszej jakości szparagów bielonych zalicza się wypustki nawet z niewielkimi fioletowymi przebarwieniami. Do gorszej jakości szparagów, oprócz fioletowych przebarwień pędu, zalicza się wypustki, które mają luźne główki. Szparagi na rynek wewnętrzny pakowane są w skrzynki plastikowe, pędy powiązane są w pęczki półkilogramowe. Szparagi bielone przeznaczone na eksport ułożone są luzem w łubianki, które wyścielone są białym pergaminem. Dzień dobry, jak smakują? Bardzo, bardzo dobre. Bardzo oryginalne danie. Może pani powiedzieć, klienci, jakie preferują szparagi? Białe czy zielone? Nie, ja nie zauważyłam, żeby któreś cieszyły się większym powodzeniem. To w zależności od tego, czy zamawia na przykład pan czy pani. Panie często preferują zielone, panowie białe. A tak patrząc od strony kulinarnej, jakie szparagi państwo kupują? Grube, cienkie, rozwinięta główka, zwięzła główka? Kupujemy przede wszystkim świeże szparagi, kruche, soczyste, zwięzłe, jednakowej wielkości, nie za grube, nie za cienkie. Natomiast okazy takie grubsze, poprzerastane też wykorzystujemy do zup, sosów. A czy wiecie, jak uprawia się zielone szparagi? O tym dowiecie się po krótkiej przerwie. Odwiedzimy gospodarstwa Ludwika Majlert, które znajduje się w Warszawie. Tak, w Warszawie.